Przyjaciele, zatrzymajcie się na chwilę i posłuchajcie. Nie zapominajcie serc waszych, bo dziś głoszona jest wam dobra nowina o Królestwie Niebieskim. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, bo dziś mówimy wam o życiu. Mówimy wam o Jezusie. O tym Jezusie, który zszedł na tą ziemię, aby zapłacić za grzech ludzkości. O tym Jezusie, który poniósł twój grzech. O tym Jezusie, który umarł, ale i wstał z martwych po trzech dniach. O tym Jezusie, który jest prawdziwym Bogiem, życiem i prawdą. Kochani, mimo że mam 27 lat, Jezusa poznałam dopiero 5 lat temu. Mimo że wychowałam się w rodzinie katolickiej, uczęszczałam na msze, rekolekcje, chodziłam na lekcje religii, odmawiałam różaniec, modliłam się wyuczonymi regułkami, bo dziś wiem, że nie znałam Boga. Znałam tylko jakieś zasady, które zostały mi wpojone przez innych ludzi, ale Jezusa poznałam 5 lat temu, kiedy zadecydowałam, aby do Niego zawołać. Prostym aktem wiary. Całe życie nauczono mnie, że muszę być jakaś, aby zasłużyć w oczach Boga. Ale 5 lat temu dowiedziałam się, że prawda jest całkiem inna. Ja w Słowie Bożym przeczytałam, że zbawienie jest za darmo. Za darmo, że to jest łaska Boża. A nie, że musimy sobie jakoś zasłużyć na to. Jakimiś uczynkami. Zbawienie jest za darmo. Naturalnie żaden człowiek nie dał rady sobie zasłużyć na zbawienie. Musiałbyś być tak święty jak Bóg, a stać w prostocie swojego serca. I zastanów się, czy w swoim życiu nie popełniłeś choć jednego grzechu. No właśnie, nie ma takich ludzi. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli dziś uwierzysz w Syna, jeśli dziś prostym aktem wiary uwierzysz w to, że Jezus przyszedł na tą ziemię, wcielił się w ciało człowieka. On żył 33,5 roku na tej ziemi, ale nie zgrzeszył ani razu, a poniósł karę, aby spłacić swój grzech. On poniósł karę. On wziął na siebie winę, która należała się Tobie, bo Słowo Boże też teraz mówi, że karą za grzechem śmierć. Więc człowiek, który tu wskazał, nie zna śmierć, ale właśnie po to przyszedł Jezus, prawdziwy Bóg, aby uwolnić cię. Ale ty, człowieku, też masz wolną wolę, którą dał ci sam Bóg. I ty decydujesz, co z tym zrobić. Dać akcję. Ja 5 lat temu zrozumiałam, że mimo tego, że jestem moralnie dobrym człowiekiem, to nie zasługuje na zbawienie. Kiedy Duch Święty przekonał mnie o grzechu sprawiedliwości sobie, ja wiedziałam, że przez ludzkie uczynki nie dam rady sobie zasłużyć na zbawienie. I ja miałam wewnętrzne przekonanie, że jeżeli w tym momencie nie pojednam się z Jezusem, to niezależnie jaka jestem, po śmierci pójdę do piekła. I ja wtedy zawołałam szczerze do Jezusa. Ja poprosiłam Jezusa o pomoc. Ja prawdziwie uwierzyłam w to, że On przyszedł na tą ziemię i umarł za moje grzechy. Ja prawdziwie w to uwierzyłam. Ja słyszałam o tym bardzo wiele. Praktycznie od samego początku słyszymy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Zamiast na krzyż, ale co z tym dalej? Ja zrozumiałam, że On umarł za moje grzechy. Ja przyjęłam to do swojego życia. Więc jeżeli On umarł za moje grzechy, On spłacił dług i wziął na siebie karę, która należała się mi,
bo ja jestem wolna. Ja nie mam winy. Jezus zmartwychwstał w ostatnia wieczerze. Dobra, to jest wolna. I może nie panować nad tobą śmierć. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, nie człowiek. Jeśli dziś zwrócisz się do Jezusa, zostaniesz zbawiony, pojednasz się z Bogiem. Musisz, człowieku, narodzić się na nowo. Póki chodzisz tutaj po tej ziemi, musisz pojednać się z Bogiem. Pojednanie się z Bogiem to nie jest to, że pójdziesz na przy do kościoła. Pojednanie z Bogiem to nie jest to, że odmówisz jakąś modlitwę. Różaniec to nie jest to. Pojednanie z Jezusem to szczerość i prostota serca. To proste jak wiary. Czy jesteś dzisiaj gotowy, aby uwierzyć w to, że Jezus umarł za twoje grzechy? Czy jesteś gotowy uwierzyć w to, że stał z martwych? Czy jesteś gotowy na to, aby osobiście uznać Jezusa swoim Panem, Zbawicielem? Zadaj sobie to pytanie, póki nie dokonałeś tego wyboru. Niestety, ale idziesz prostą drogą do piekła. Pozbawienie nie jest zależne od uczynku. Musisz być w Chrystusie, aby iść do nieba. Musisz się z Nim pojednać. To proste. Ja przez wiele lat chciałam żyć z Bogiem, ale czułam się niegodna. Czułam, że nie zasłużyłam na przychylność Boga, ale dziś ci mówię. Człowiek nie zasłużył, ale Jezus zasłużył. I możesz to czuć. To jest dar. To jest dar. Jeszcze dziś decyduj, aby Jezus